prezes zarządu Michał Kot. Naczelnik OSP Szczepanowice Kopeć Grzegorz. W imieniu wszystkich druhów i druhen chcieliśmy przedstawić jednostkę OSP Szczepanowice. I zgłosić kandydaturę w konkursie na najlepszą ochotniczą straż pożarną województwa małopolskiego w 2017 roku. Ochotnicza Straż Pożarna w Szczepanowicach powstała w 1952 roku. Założycielami naszej jednostki byli m.in. Adam Słowik, Leon Robak, Tadeusz Siedlik i Adam Stefański. Początkowo druhowie OSP nie mieli stałego miejsca, dlatego wszelki sprzęt ochrony przeciwpożarowej trzymano w domostwach, natomiast do gaszenia pożarów wykorzystywano bryczki konne, a w późniejszych latach ciągniki. Dopiero w latach 70. zakupiono działkę, na której powstała w kilku etapach remiza OSP. Od początku Straż w Szczepanowicach może pochwalić się ogromnym zaangażowaniem i pracowitością wszystkich druhów i druhen. Budynek remizy w większości był budowany w ramach pracy społecznej mieszkańców. Dzięki pomocy sponsorów, jak i Polonii Amerykańskiej udało się ostatecznie ukończyć budowę remizy oraz poświęcić budynek w 1993 roku. W 1976 roku postawiono wieżę obserwacyjną, która na szczycie miała zamontowaną syrenę alarmową. Niestety czas odbił swoje piętno, konstrukcja skorodowała elementy drewniane zbutwiały i w 2011 roku z powodu bezpieczeństwa zdemontowano wieżyczkę. Nasze stowarzyszenie może pochwalić się wieloma druhami, którzy po dziś dzień stanowią dla nas wzór tej ochotniczej służby. Powinniśmy w tym miejscu wymienić kilku druhów. Prezesa OSP świętej pamięci Romana Skórkę, który został odznaczony brązowym krzyżem zasługi, a w późniejszym czasie nadano mu tytuł honorowego prezesa OSP Szczepanowice. Przewodził druhom przez 17 lat, ustępując z urzędu w 2002 roku z powodów zdrowotnych. Dla wszystkich wzorem postawy był wieloletni naczelnik świętej pamięci Wiesław Kopeć, który zmarł nagle przy budynku remizy. Gdy biegł zaalarmować druhów o pożarze w miejscowości w 1998 roku. Swoją służbę wykonywał z należytym szacunkiem i pełnym poświęceniem dla dobra straży. W 1996 roku druh OSP Szczepanowice Stanisław Gawron, późniejszy naczelnik i zasłużony dla jednostki strażak, dokonał bohaterskiego czynu. Zauważając pożar u jednego z sąsiadów, wydostał kilkuletnie dziecko z pokoju, który był odcięty przez dym i płomienie. Kolejno przybyła macierzysta jednostka, OSP Żuchowa i zastęp PSP Tarnów, wspólnymi siłami gasząc pożar. Nie sposób wymienić, ilu znakomitych osób pracowało na rzecz lokalnej społeczności.
Stowarzyszenie OSP Szczepanowice od zawsze starało się wypełniać należycie swoje obowiązki zarówno w ochronie przeciwpożarowej, jak i kulturalnej oraz inicjatywach łączących lokalną społeczność. W 1997 roku miejscowość Szczepanowice nawiedziła klęska powodzi, z którą zmagali się nasi druhowie. W przeciągu historii pojawiło się zagrożenie ze strony piromana, który seryjnie podpalał stodoły i budynki gospodarcze na terenie miejscowości i okolic. Szczepanowice oraz Dąbrówkę Szczepanowską w 2010 roku nawiedziły powodzie i osuwiska ziemi. Wówczas to strażacy OSP Szczepanowice stanęli na wysokości zadania, poświęcając mnóstwo czasu na ratowanie przede wszystkim mienia poszkodowanych osób. Innymi z zagrożeń, do jakich zostajemy zadysponowani, to m.in. wypadki drogowe, pożary nieużytków i traw, zwłaszcza w okresie wiosennym, usuwanie gniazd os i szerszeni czy powalone drzewa podczas zmożonych wiatrów i nawałnic. Nasze stowarzyszenie pod względem rozwoju i inwestycji może pochwalić się licznymi sukcesami i ciężką pracą, ale od początku. Gdy remiza OSP została wybudowana i oddana w pełni do użytku w 1993 roku, wówczas to jednostka pozyskała pierwszy swój pojazd, jakim była Nysa, którą mieszkaniec Franciszek Kot przystosował do celów ochrony przeciwpożarowej. Kolejno w 2000 roku, gdy Nysa nie spełniała już oczekiwań druhów, zakupiono samochód gaśniczy Magirus Deutz 125D, pojazd z 1967 roku, posiadający 2000 litrów wody z napędem 4x4. Pozyskano go na raty, które sponsorowali druhowie, mieszkańcy oraz lokalni sponsorzy. Służył aż do 2015 roku, potem został sprzedany dla kolekcjonera posiadającego Muzeum Pojazdów Chłodzonych Powietrzem Wiatraki w Krakowie, pana Wojciecha, który od tego czasu został przyjacielem naszej jednostki i wspierającym nasze starania w rozwoju. W 2010 roku, po powodziach i osuwiskach ziemi, jakie wystąpiły na naszym terenie, ówczesnemu zarządowi udało się pozyskać od starostwa tarnowskiego dwie pompy szlamowe oraz agregat prądotwórczy. Oprócz wstąpienia w tym czasie wielu nowych druhów, możemy powiedzieć o początku dynamicznego rozwoju jednostki w Szczepanowicach. Wydarzenia klęski żywiołowej zmotywowały nas do starania się o nowszy sprzęt, umundurowanie i odnowienie naszej strażnicy, która przez lata utraciła swoją świetność. Pod koniec 2011 roku otrzymaliśmy samochód dostawczy marki Lublin 3, który m.in. przez Grzegorza Kopeć, Piotra i Tomasza Krawczyk został zaadoptowany jako lekki pojazd rozpoznawczy. Sprzedany został w 2015 roku dla jednostki OSP z północy kraju. Po sprzedaży Lublina oraz Magirusa jednostka zakupiła pojazd lekki rozpoznawczo-ratowniczy Renault Master oraz nowszy pojazd gaśniczy Steyr 4x4 GBA z 1987 roku. Na skutek nieszczęśliwego wypadku nasze GBA nie nadawało się do odbudowy. Chcemy, by ta sytuacja została już za nami. W wyniku braku środków finansowych zakupiliśmy na raty nowszy samochód gaśniczy, posiadający specjalistyczne wyposażenie, maszt oświetleniowy, agregat prądotwórczy, wyciągarkę. Poświęciliśmy mnóstwo czasu na ulepszenie i dostosowanie samochodu do naszych potrzeb, montując oświetlenie LED, dostosowując skrytki pod nasz sprzęt oraz odświeżając wygląd zewnętrzny.
W dalszym ciągu jesteśmy w trakcie spłaty rat za samochód. Szukamy wsparcia finansowego wśród sponsorów i właścicieli firm w naszym regionie. Otrzymujemy darowizny finansowe od mieszkańców oraz zapoczątkowaliśmy akcję zbiórki złomu na terenie miejscowości, gdzie każdy nieodpłatnie oddawał nam złom oraz metale kolorowe, które w późniejszym czasie sprzedaliśmy. Przez ostatnie lata pozyskaliśmy wiele sprzętu. Deska ratownicza, dwie torby medyczne, szyny Kramera, nowe prądownice, armaturę, węże, szelki, ubrania koszarowe i specjalne, przyczepkę samochodową oraz beczkę na wodę pitną, ubranie do usuwania gniazd szerszeni oraz w tym roku aparat druhooddechowych i wiele innego rodzaju sprzętu, który ma nam pomóc w profesjonalnym niesieniu pomocy. Dodatkowo w najbliższym czasie zostanie zakupiony wentylator oddymiający z dotacji przyznanej nam z KRUS-u. Zostało zamontowane selektywne powiadamianie z wiadomościami o alarmie dla druhów OSP. W ostatnich latach udało nam się skorzystać z wielu programów finansowych z Urzędu Marszałkowskiego oraz Starostwa czy Budżetu Gminnego. Uczestniczyliśmy w programach Bezpieczny Strażak, Bezpieczna Małopolska oraz dwukrotnie w programie Małopolskie Remizy. W tym ostatnim po raz pierwszy wykonana została termomodernizacja budynku oraz wykończenie elewacji zewnętrznej. W obecnym roku udało nam się z programem Małopolskie Remizy odnowić wnętrze, to jest kuchnię, korytarz, klatkę schodową oraz salę górną, przystosowując ją docelowo do zamontowania projektora oraz głośników. Sala multimedialna, którą chcemy stworzyć, ma nam pomóc w szkoleniu się i rozwijaniu swoich zainteresowań. Poprzednia edycja wyniosła ponad 45 tysięcy złotych, a w tym roku udało nam się wyremontować budynek za ponad 91 tysięcy złotych. W tym miejscu warto podziękować wszystkim, którzy przychylnie odnieśli się do naszych wniosków, samorządom, władzom gminnym oraz powiatowym, przedstawicielom Związku OSP oraz PSP. Oprócz projektów i dofinansowań staramy się własną pracą wnosić w rozwój naszego stowarzyszenia. Naszą pracą społeczną udało się wyremontować oraz dostosować do naszych wymagań garaż OSP. Odnowiliśmy świetlicę, w której znajduje się również siłownia i bilard dla członków OSP. W ubiegłym roku poświęciliśmy całe 3 tygodnie swoich urlopów i czasu wolnego. Z pomocą finansową sponsora w pełni wymieniliśmy łaty oraz poszycie blachowe na remizie, garażu i wiacie. Ta inwestycja była warta zapewne kilkadziesiąt tysięcy, ale dzięki ogromnemu zaangażowaniu udało się nam ją wykonać w cenie tylko za materiał. W naszej remizie został utwardzony plac i wylany asfalt. Po wybudowaniu boiska do siatkówki plażowej zadbaliśmy o najbliższe otoczenie, sadząc krzewy ozdobne i tworząc skalniak. Utworzyliśmy kilkadziesiąt metrów kwadratowych kostki brukowej, ulepszając wygląd i funkcjonalność naszego otoczenia. Wiele więcej prac wykonaliśmy w czynie społecznym. Chcemy, by wszystko, dlaczego tak się staramy, mogło służyć mieszkańcom. W przeciągu tych kilku lat na naszej drodze spotkaliśmy mnóstwo osób, sponsorów i sympatyków, którym serdecznie dziękujemy za pomoc w polepszaniu naszej służby w Szczepanowicach. Naszym celem jest dążenie do struktur krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
Chcę powiedzieć, że współpraca z jednostką OSP Szczepanowice układa się między jednostką a samorządem świetnie. Jednostka i strażacy, którzy tą jednostkę reprezentują, biorą udział w różnych akcjach organizowanych na terenie gminy, angażują się w różne akcje charytatywne, pomagają w zabezpieczeniu imprez, aktywnie uczestniczą w życiu społecznym gminy, sami przejawiają wiele inicjatyw dotyczących życia mieszkańców. Ja jestem z tej współpracy bardzo zadowolony. Życzyłbym sobie, żeby każdy wójt miał na swoim terenie taką jednostkę, z którą w taki sposób może współpracować. Oceniając współpracę z samorządu gminnego, konkretnie Rady Gminy z jednostką Szczepanowice, muszę powiedzieć, że jest to jednostka najbardziej, można powiedzieć, aktywna, jeśli chodzi o pomysły i ich realizację w naszej gminie. No, ogrom pracy, którą jednostka sama i druhowie strażacy wkładają w tą jednostkę, jest, myślę, doceniany przez nas, ponieważ staramy się wspomagać tą jednostkę w tych działaniach, które podejmują, a jest ich sporo, począwszy od zakupu sprzętu, samochodów, poprzez różnego rodzaju inne akcje, jak turniej siatkówki plażowej, czy zbiórka krwi. No i jeszcze różne inne pomysły, które mają ich sporo i z tego się cieszymy, no, dokładając to, co możemy dołożyć. Także dziękuję strażakom za to, że tak dobrze działają w Szczepanowicach. Czyli jednostka OSP jest jedną z sześciu jednostek na terenie gminy Leśna, które działają w ramach terenu tej gminy i terenów gmin, że tak powiem, sąsiednich. Współpraca na, jeżeli chodzi o działania ratowniczo-gaśnicze, czy na obszarze gospodarczym, układa się bardzo dobrze. Jest to jedna z wiodących jednostek na terenie tej gminy. Jak chodzi o Pleśną i Szczepanowice, powiedzmy, w działaniach się uzupełniają, wspierają. Pleśna działa w ramach KSRG, a z tego, co wiem, to Szczepanowice są aspirantem do działań w systemie ratowniczo-gaśniczym. Pamiętam czasy, gdzie wozem bojowym była Nysa i też ta współpraca się bardzo dobrze układała, pomimo że być może nie było takiego wyposażenia w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, jak mamy w chwili obecnej, gdzie praktycznie każda jednostka dysponuje nowym sprzętem. OSP Szczepanowice mają jeden samochód średni, jeden samochód lekki i wspierają jednostki, które działają w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, więc myślę, że tutaj jest bardzo dobrze na tym polu, tym bardziej, że w OSP Szczepanowice zrzesza dużą ilość członków czynnych, którzy mogą brać udział w akcjach ratowniczych, a także inne organizacje, które współpracują na terenie wsi Szczepanowice, czyli Koło Gospodyń Wiejskich, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, która jest od lat, zresztą chyba od początku istnienia, jest przy OSP Szczepanowice, zawsze była Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, z której wyrastali, jakby to powiedzieć, adepci sztuki pożarniczej i późniejsi czynni działacze OSP. Jeżeli chodzi o jednostkę Szczepanowice, no to dosyć prężnie pracująca jednostka. Układa się nam współpraca bardzo dobrze. Jako samorządowiec, wiceprzewodniczący gminy, sołtys, no to mam w każdym razie duże wsparcie, jeżeli chodzi o OSP Szczepanowice. Na każde wezwanie są, na każdy apel, cokolwiek by nie było, po prostu służą mieszkańcom, służą społeczeństwu w każdej akcji, w każdym momencie, gdy tylko by było to potrzebne. Marek, prezes Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich Pełna Chata. Nasza współpraca z OSP Szczepanowice przebiega pomyślnie. Pracę oczywiście oceniam jako pozytywnie. Jest szereg inicjatyw, które razem wspólnie przygotowujemy. Korzystałyśmy też do tej pory i mam nadzieję, że będziemy nadal korzystać z remizu OSP.
Robert Rybak, prezes parafialnego oddziału akcji katolickiej parafii Szczepanowice. Od wielu już lat parafialny oddział akcji katolickiej współpracuje z drużyną Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowicach w ramach organizacji różnego rodzaju działań w naszej parafii. Wśród tych działań należy zaliczyć przede wszystkim pielgrzymki. Pielgrzymujemy do Tuchowa, pielgrzymujemy do Dąbrówki Szczepanowskiej, naszej kaplicy parafialnej. Organizujemy także plenerową drogę krzyżową od kilku lat w naszej parafii. Współpracujemy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Szczepanowicach w zakresie zabezpieczania pielgrzymów i drogi na czas przejścia pielgrzymów, czy to do Tuchowa, czy podczas plenerowej drogi krzyżowej. Pragnę serdecznie podziękować jako prezes parafialnego oddziału akcji katolickiej wszystkim druhom OSP w Szczepanowice za wiele lat zaangażowania dla dobra naszej wspólnoty parafialnej. Nazywam się Noszek Stanisław, należę do Stowarzyszenia Nowa Szansa, jestem tam skarbnikiem w zarządzie. Po prostu układy ze Szczepanowica, ze Strażą Pożarną układają się bardzo dobrze. Kiedy ich poproszę, czy ja, czy oni mnie o coś, to zawsze otrzymuję. Po prostu urządzamy tu niejednokrotnie, już trzeci raz. My urządzali opłatek i różne rocznice, jakieś stowarzyszenia, szansa, które to my obchodzili w maju, czy jakieś walne wybory tak samo. I zawsze nam dużo pomagają, a my im. Jako stowarzyszenie staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i samorządu. Zapewniamy pomoc podczas imprez zorganizowanych przez gminę Pleśną oraz Radę Rodziców w Szczepanowicach. Uczestniczymy w uroczystościach patriotycznych i kościelnych. Zawsze staramy się pomóc naszym mieszkańcom, nie tylko w momencie zagrożenia. W naszej miejscowości nie mamy domu kultury. Remiza OSP jest jedynym miejscem, gdzie możemy się spotkać i spędzić wspólnie czas. Współpracujemy z orkiestrą Dentą, która ma cotygodniowe próby w naszej remizie, oraz panią z Koła Gospodyń Wiejskich Pełna Chata ze Szczepanowic. Dwukrotnie z KGW Pełna Chata zorganizowaliśmy pobieranie krwi w naszej strażnicy. Stworzone przez druhów i druhny boisko do siatkówki plażowej jest udostępnione dla naszych mieszkańców, aby mogli aktywnie spędzać wolny czas. Jesteśmy jednostką niezwykle aktywną, zwłaszcza w przeciągu ostatnich lat. Zgłaszamy swoje kandydatury w różnego rodzaju konkursach i programach. Warto w tym miejscu wymienić nasz największy sukces w tym roku, czyli zajęcie drugiego miejsca w pierwszym ogólnopolskim konkursie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na film promujący bezpieczne wakacje podczas pracy i zabawy na wsi. Nasz film został odtworzony 5000 razy więcej od filmu, który zwyciężył, lecz liczyła się liczba polubień na portalu Facebook. W pierwszym etapie jednogłośnie zostaliśmy wybrani na jednostkę reprezentującą Małopolskę. Nagrodą, którą otrzymaliśmy, była torba medyczna R1. Nasz sukces był opisany w gazetach, portalach internetowych oraz telewizjach regionalnych. Z 18 nadesłanych filmów konkursowych wybrano 5 najlepszych, które obrazują, jak momentami niebezpieczna może być praca na wsi. Dziś Małopolski Oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nagrodził strażaków ochotników, którzy przez cały okres wakacyjny nagrywali krótkie filmy promujące bezpieczną zabawę i pracę na wsi. Ponad 19 tysięcy wypadków, w tym 83 ze skutkiem śmiertelnym. To ubiegłoroczny bilans wypadków przy pracy rolniczej. Często pośpiech, lekceważenie zasad bezpieczeństwa i przede wszystkim nieuwaga powodują, że żniwa bywają niebezpieczne zarówno dla rolników, jak i dla dzieci spędzających wakacje na wsi. Z myślą o tym, by ograniczyć tego typu wypadki, powstał konkurs Bezpieczna zabawa i praca na wsi podczas wakacji. Organizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, skierowany był do ochotniczych straży pożarnych. Dziś nagrodzono 5 z nich. Najlepsi w Małopolsce byli strażacy ochotnicy spod tarnowskich Szczepanowic.
Po zbudowaniu boiska do siatkówki plażowej zrodził się pomysł organizacji turniejów skierowanych początkowo dla OSP z terenu powiatu. Z roku na rok rośnie zainteresowanie tym wydarzeniem, co ściąga za sobą nowe formacje jak Straż Graniczna, Ratownictwo Medyczne, Zakładowa Straż Pożarna czy Policja. Jest to znakomita okazja do spędzenia wspólnie czasu, wymiany poglądów i integracji między służbami. Od początku staramy się zapewnić nagrody dla wszystkich drużyn, jak i atrakcje dla widzów i kibiców. Wagę poświęcamy tradycji i religii. 4 maja, w dzień naszego patrona, udajemy się na cmentarz, by pomodlić się za zmarłych strażaków naszej OSP. Następnie uczestniczymy w mszy świętej sprawowanej w naszej intencji. Jesteśmy obecni corocznie w obchodach Triduum Paschalnego, pełniąc warte przy grobie Pańskim. Z należytym szacunkiem i powagą kultywujemy uroczystą zmianę warty oraz uczestniczymy w obrzędach liturgicznych. Udajemy się do Tuchowskiej Pani prosić o łaski i opiekę nad nami podczas uroczystej mszy świętej za strażaków. Z kolei 2 dni później obowiązkowo udajemy się ponownie do Sanktuarium Tuchowskiego w pielgrzymce pieszej z mieszkańcami Szczepanowic. Przy okazji zabezpieczając kolumnę i zapewniając opiekę przedmedyczną, jeśli jest taka potrzebna. Zawsze w sierpniu udajemy się na pieszą pielgrzymkę ze Szczepanowic do kaplicy w Dąbrówce Szczepanowskiej oraz uczestniczymy w pieszej drodze krzyżowej organizowanej przez Akcję Katolicką. Uroczystość odpustową naszej parafii i inne święta podczas procesji pełnimy posługę. W gminnych uroczystościach 3-majowych czy 11 listopada w Święto Niepodległości jesteśmy obecni wraz z pocztem sztandarowym. Natomiast w tym roku na prośbę mieszkańców Szczepanowic udaliśmy się z wieńcem dożynkowym na gminny przegląd. Kultywujemy naszą tradycję i uczymy najmłodszych postaw patriotycznych, które w obecnych czasach warto uświadamiać i dbać o nie. Nasze stowarzyszenie zrzesza ponad 50 osób, w tym młodzieżową drużynę pożarniczą oraz członków wspierających. Posiadamy dziewczęcą drużynę pożarniczą, w której mamy również 5 kobiet mieszkających poza naszą gminą.
Jednostka operacyjno-techniczna liczy 27 osób z pełnym zaangażowaniem, niosących pomoc, ale i również rozwijających się w naszej profesji, uczestniczących w szkoleniach obowiązkowych, specjalistycznych i uprawniających do dowodzenia podczas zdarzeń. Uczestniczymy w ćwiczeniach gminnych oraz zawodach sportowo-pożarniczych. Sami staramy się doszkalać również w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, gdzie nasi ratownicy KPP uczą podstaw swoich kolegów i koleżanki. Organizujemy wycieczki dla MDPO oraz wszystkich druhów i druhen w celu poszerzenia wiedzy pożarniczej, jak choćby do Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. W latach ubiegłych byliśmy na zwiedzaniu strażnic Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie. Chcąc rozwijać swoją wiedzę, dwukrotnie już udaliśmy się delegacją z OSP na targi służb ratowniczych w Kielcach o nazwie Edura. Z dumą musimy pochwalić się, że w ciągu ostatniego roku trzej nasi druhowie przeszli nabór i służą jako zawodowi strażacy w JRG Warszawa, Szkoła Aspirantów w Krakowie oraz Zakładowej Straży Pożarnej Grupa Azoty Tarnów. Podczas Dnia Organizacji Pozarządowych w Pleśnej wykonaliśmy pokaz ratownictwa przedmedycznego z ramienia instytucji, jaką jest KRUS. Chcemy innowacyjnie i z pomysłem promować służbę ochotników, więc w tym roku po raz pierwszy wykonaliśmy palmę wielkanocną, która w gminnym konkursie została wyróżniona i zwyciężyła w kategorii najwyższej, mając 13 metrów 63 cm. Kolejną z inicjatyw lokalnych jest nasza praca społeczna na rzecz miejscowości i mieszkańców. Możemy wymienić m.in. montaż masztu flagowego przy szkole podstawowej w Szczepanowicach, czy malowanie krawężników na naszym cmentarzu parafialnym w trosce o osoby starsze, które nie zauważały kończących się stopni schodów. OSP Szczepanowice wielokrotnie uczestniczy we wszelkiego rodzaju piknikach rodzinnych czy festynach. W bieżącym roku udaliśmy się do Tarnowa, by przy szkole podstawowej nr 6 wykonać pokaz, zaprezentować sprzęt oraz zapewnić zabawy najmłodszym podczas pikniku rodzinnego. Nasza obecność okazała się nadspodziewaną atrakcją, co sprawiło, że organizatorzy byli nam ogromnie wdzięczni za obecność. Poza festynami gminnymi w Pleśnej staramy się przede wszystkim wspierać inicjatywy lokalne, takie jak piknik rodzinny organizowany przez Radę Rodziców w Szczepanowicach. Poświęcamy wiele czasu wymyślając atrakcje dla najmłodszych i dostarczając im pozytywnych skojarzeń ze służbą strażaka. Byliśmy obecni dwukrotnie podczas przeglądu muzycznego Music Master, gdzie również zostaliśmy zauważeni przez mieszkańców gminy Pleśna, jak i widzów przyjezdnych. Zabezpieczaliśmy już kilkukrotnie wyścig kolarski przez naszą gminę oraz biegi terenowe czy pierwszy rodzinny rajd rowerowy w gminie Pleśna. Sami zorganizowaliśmy poświęcenie samochodów pożarniczych naszej jednostki wedle ceremoniału strażackiego. Obecni na naszej uroczystości byli przedstawiciele Związku OSP, wójt gminy Pleśna wraz z delegacją samorządowców, delegacja z Państwowej Straży Pożarnej Tarnów, sponsorzy i przyjaciele naszej jednostki oraz przede wszystkim mieszkańcy i druhowie z OSP z terenów naszej gminy. Jesteśmy aktywni również w imprezach sportowych. Nasi druhowie uczestniczyli w biegu barburkowym w Wieliczce. Podczas zawodów w Wadowicach Firefighter Combat Challenge w stawce zawodników pojawił się również nasz druh, reprezentując OSP Szczepanowice. Nasi druhowie wzięli udział w biegach legionistów w Pleśnej oraz służb ratowniczych w Bieczu, gdzie jeden z nich zajął czołową lokatę. Uczestniczyliśmy w charytatywnym meczu piłki nożnej, czy choćby dwukrotnie w turnieju siatkówki w Zgłobicach. Trzech naszych druhów było obecnych na Światowych Dniach Młodzieży w 2016 roku, pełniąc służbę wolontariuszy. Dwukrotnie już nasza młodzież wzięła udział w rajdzie historycznym szlakami żołnierzy AK, reprezentując naszą jednostkę.
aktywnie pracujemy nad promowaniem naszej miejscowości i gminy. Autor książki opisującej dzieje naszej miejscowości, słynny rodak pochodzący ze Szczepanowic, ksiądz profesor Roman Darowski, odnalazł w archiwach herb Szczepanowic datujący się na XIV wiek. Wspólnie z druhami postanowiliśmy zaadaptować go do jednostki OSP. Naszym celem jest promowanie przez ten symbol historii i tradycji Szczepanowic. Dzięki temu historia wciąż będzie aktualna, a mieszkańcy i osoby przyjezdne chętnie sięgną po materiały opowiadające naszą historię. Jak już wcześniej wspomnieliśmy, zostaliśmy wicezwycięzcami w konkursie ogólnopolskim, gdzie zaprezentowaliśmy film, w którym zawarte sceny odbywały się w naszej malowniczej miejscowości. Dodatkowo poprzez portale internetowe i telewizję, które w odczuwalny sposób nas promowały, można było usłyszeć o naszej gminie, jak i powiecie tarnowskim. Posiadamy profil fanpage na serwisie Facebook, gdzie osób oglądających dany post są tysiące. To najlepszy przykład, jak nasza praca społeczna i zaangażowanie w rozwój miejscowości jest monitorowane i docenione przez osoby niejednokrotnie nam nieznane. Poprzez uczestnictwo w zawodach sportowych, wydarzeniach kulturalnych i piknikach poza gminą, które wymieniliśmy, dokładamy się w promocję i rozpoznawalność Szczepanowic, gminy Pleśna, jak i powiatu tarnowskiego. Nasze stowarzyszenie przeżywało lepsze i gorsze chwile. Chcemy, by nasze starania mogły się przyczynić do dalszego rozwoju jednostki, miejscowości i gminy. Dbamy, by osoby będące w naszym stowarzyszeniu zawsze były chętne do kultywowania tradycji, historii i wartości, jakie każdy strażak powinien prezentować.